Proszę Państwa, ja myślę, że to jest główne motto dzisiejszego mojego krótkiego, bardzo 10-minutowego wprowadzenia. Ja chciałbym Państwu powiedzieć, że cieszę się, że Państwo się z nami spotkali, dlatego że o kardiologii, o chorobach układu sercowo-naczyniowego warto pisać. To jest przeźrocze, które pokazuje Państwu, jak zmieniał się czas życia w Europie, średni czas życia osoby, która mieszkała w Europie na przestrzeni ostatnich 2000 lat. Proszę zwrócić uwagę na to, że na przestrzeni 2000 lat od starożytnego Grecji do początku XX wieku średnia życia wydłużyła się o 20 lat i o tyle samo wydłużyła się tylko w ciągu 40-50 lat pod koniec XX wieku. A to, proszę Państwa, wszystko było związane z lepszym leczeniem chorób układu krążenia, nie onkologii i nie innych. Zaraz Państwu pokażę dane. To jest bardzo ciekawy artykuł, który ukazał się w New England Journal of Medicine pod koniec ubiegłego stulecia, który pokazuje, z jakim problemem zmierzyli się ludzie, którzy żyli w tych latach, którzy decydowali o polityce zdrowotnej, który pokazuje, jak wyglądała śmiertelność z powodu chorób układu krążenia, to jest ta ciągła linia, na przestrzeni 50 lat i jak wyglądała, to jest ta przerywana linia, śmiertelność, jeśli chodzi o choroby niezwiązane z układem krążenia na przestrzeni ostatnich 50 lat w ubiegłym stuleciu. Widzicie Państwo dramatyczny spadek śmiertelności w Stanach Zjednoczonych i to są sukcesy kardiologii, mówiąc o wizji kardiologii na następne 10-15 lat. Ja chciałem Państwu pokazać, jak trudno cokolwiek przewidzieć i pokazać Państwu, że te proste rzeczy, które wprowadzono w ubiegłym stuleciu, proste rzeczy, które dzisiaj stanowią absolutny fundament leczenia i spojrzenia na leczenie, postępowanie u chorych z naszych pacjentów ze schorzeniami sercowo-naczyniowymi, to jest naprawdę okres ostatnich może kilkunastu, maksymalnie kilkudziesięciu lat. Przypomnę Państwu, że jeszcze 50-60 lat temu nikt nie zdawał sobie sprawy z tego, że głównymi czynnikami ryzyka choroby niedokrwiennej serca jest nadciśnienie tętnicze, hipercholesterolemia i palenie tytoniu. W 1949 roku zainicjowano Framingham Heart Study, to jest zaledwie 60 lat temu. Pierwszy opis tego, jakie są najważniejsze czynniki ryzyka, coś, co dzisiaj stanowi absolutny dogmat, to jest rok 1961 i identyfikacja nadciśnienia, hipercholesterolemii i palenie tytoniu. Kampania w Stanach Zjednoczonych przeciwko tytoniowi rozpoczęła się w połowie lat 60. dopiero, bo do tego czasu nikt nie uznawał palenia tytoniu za szkodliwe. Tak samo było z nadciśnieniem tętniczym. Nikt nie leczył nadciśnienia tętniczego, nikt nie leczył hipercholesterolemii. Proszę Państwa, to jest zaledwie 40-50 lat. Prosta rzecz, oddział intensywnej, nie terapii, ale nadzoru kardiologicznego. To jest rok 50 lat temu. Śmiertelność w zawale. Co druga osoba z ostrym zawałem serca umierała w latach 50. 30-40% śmiertelność wewnątrzszpitalna, dzisiaj 5% w Polsce. Nie ma drugiej dziedziny, proszę Państwa, medycyny, która osiągnęła taki postęp. Nie ma. I to są proste rzeczy. Oddział intensywnego nadzoru kardiologicznego. Tylko i wyłącznie wprowadzenie tego redukuje śmiertelność z 35 do 15%. Początek dużych badań klinicznych, wprowadzenie prostych rzeczy, aspiryny, fibrinolizy redukuje śmiertelność dalej z 30% do poniżej 10%, a wprowadzenie kardiologii interwencyjnej redukuje śmiertelność do 5-6% z 40%. To jest, proszę Państwa, doskonałe przeźrocze, które jak gdyby tłumaczy samo w sobie, o co chodzi. Kilka dni temu w British Medical Journal ukazał się artykuł, który podsumowuje sukcesy onkologii. Ja nie jestem przeciwny onkologii. Broń Boże. Ja tylko chcę powiedzieć Państwu,
Czy ten artykuł pokazuje, że większość leków wprowadzonych w onkologii w ciągu ostatnich 15-20 lat to są leki, które średnio przedłużają życie o kilka tygodni? Musimy sobie z tego zdawać sprawę. To jest podsumowanie tego, co legło u podstaw wydłużeniu życia. I proszę zwrócić uwagę na to, że wydłużenie czasu życia jest głównie wynikiem lepszego leczenia choroby niedokrwiennej serca i udaru na przestrzeni ostatnich 30-40 lat. Tutaj mamy inne schorzenia, nowotwory kilka miesięcy. Tutaj mamy nawet dość takie, powiedziałbym, alarmujące sygnały, które się odwróciły w tym stuleciu. Ale proszę zwrócić uwagę na tą, na ten słupek choroby układu sercowo-naczyniowego. Ja chciałbym Państwu przypomnieć, że w XXI wieku, to są dane za rok 2016, opublikowane w Europie Heart Journal, naszym flagowym czasopiśmie, choroby układu sercowo-naczyniowego stanowią w Europie główną przyczynę zgonu, i to przede wszystkim u kobiet, nie u mężczyzn. 49% wszystkich zgonów u kobiet to są zgony spowodowane chorobami układu sercowo-naczyniowego. To są mężczyźni, akurat tu mamy 40%. Tu mamy kobiety, w sumie 4 miliony zgonów w Europie. 40% wszystkich zgonów u kobiet, 40% u mężczyzn. To właściwie mówi ze sobą, samo za siebie. Czyli myśmy osiągnęli wielki postęp. I chciałbym, żebyśmy, cieszę się, że Państwo tutaj jesteście, bo mówiąc o wizji, o rozwoju kardiologii, ja bym chciał, żebyśmy się z Państwem na co dzień komunikowali. Pan profesor Wilkowski za chwileczkę powie o tej właściwej komunikacji, do której chcielibyśmy dążyć. Żeby ta komunikacja nie była tylko komunikacją interwencyjną. Przecenili nam procedury. Nagle wszyscy Polacy umierają na choroby niedokrwienną serca. To jest fatalne, co może być. Najgorsza forma komunikacji, jaka może być. I mówię to z pełnym przekonaniem. Pokazuję Państwu te dane, bo o tym trzeba rozmawiać. Tak rozumiem misję mediów i naszą misję. Walka z najczęstszą przyczyną zgonów w Europie. Mówiąc o przyszłości, w ciągu najbliższych, powiedzmy, półtorej minuty, która mi została, cztery obszary, a właściwie pięć obszarów: obrazowanie, interwencja, telemedycyna, coś, co w Polsce nie istnieje, a mianowicie badania naukowe. Zaraz Państwu pokażę dane. Polska jest na samym dole badań naukowych, zwłaszcza tej translacyjnej medycyny, czyli to, przed czym nie będzie odwrotu. Połączenie medycyny eksperymentalnej z kliniką i w końcu medycyna personalizowana. To jest takie piękne, przeźrocze podsumowanie tego, jak będzie w przyszłości wyglądało obrazowanie. My będziemy obrazowali nieinwazyjnie nie tylko to, co dzieje się i to, jak wyglądają poszczególne narządy, ale wprowadzono coś, co się nazywa biologią systemową. To jest, proszę Państwa, od patofizjologii, nawet od procesów na poziomie genu, na poziomie regulacji genów, aż do funkcji narządów i to, co nazywamy dzisiaj molecular imaging, to jest przyszłość, to jest diagnostyka nieinwazyjna procesów, które zachodzą w kardiologii. Jeśli chodzi o obrazowanie w zakresie choroby niedokrwiennej serca, my będziemy potrafili i już potrafimy zobrazować procesy zapalne nieinwazyjnie w zakresie blaszki miażdżycowej. To, że w Polsce my tego nie wykorzystujemy, to jest inny wątek, ale takie możliwości są i będą. Chciałem Państwu zwrócić uwagę, obrazowanie to jest pierwszy element. Drugi element, kardiologia interwencyjna, są kardiolodzy interwencyjni, będą o tym mówić. Jeszcze niedawno nie spodziewaliśmy się, że ilość to jest nie tylko obszar wieńcowy. Dzisiaj terytorium wielkiej inwestycji jest Adam Witkowski, szef kardiologów interwencyjnych, poprawnie Adamie, jak się mylę, są choroby strukturalne serca. To jest, proszę Państwa, to, co się będzie działo z przezskórną interwencją, jeśli chodzi o zastawkę aortalną, w ciągu następnych 10-15 lat. To będzie bardzo znaczący wzrost. To będzie rozszerzenie wskazań. To jest ta inwestycja, którą przemysł jest bardzo zainteresowany. Oczywiście choroba wieńcowa, choroby strukturalne serca, tak samo niewydolność serca, będę za chwilę o tym mówił.
Nie wiem, czy zmieni się portret kardiologii interwencyjnej. Dzisiaj on tak trochę wygląda, ale myślę, że będzie nas, będą nas czekały niewątpliwie zmiany i o tym Państwo usłyszycie. Druga, trzeci obszar, czyli obrazowanie, interwencja, telemedycyna, ale nie ta klasyczna telemedycyna. Zmieniamy paradygmat telemedycyny. To, co się w Polsce ostatnio działo i powtarzanie, że telekonsultacje, czyli lekarz z POZ-u tu, specjalista tu i to jest telemedycyna, to proszę Państwa nie jest telemedycyna. XXI wiek oferuje inne formy telemedycyny. To nie jest telemedycyna. I w Polsce to nie mogą być telemedyczne rozwiązania. Co do tego nie ma wątpliwości. To jest takie podsumowanie tego, co dzisiaj, o czym dzisiaj mówimy, mówiąc o leczeniu pacjenta na odległość, czyli remote patient management, gdzie telemedycyna, telemonitoring to jest bardzo ważny element, ale tak jak mówiłem, z koniecznością zmiany paradygmatu, z koniecznością wykorzystania innego sposobu spojrzenia na tych chorych. Bardzo istotna rzecz, znów mówiąc o przyszłości, badania translacyjne, połączenie tego, co dzieje się w laboratorium z tym, co dzieje się w badaniach klinicznych, czyli translacja z jednej strony od czy z laboratorium do łóżka chorego, a z drugiej strony próba translacji odwrotnej, czyli translacji zrozumienia mechanizmów chorób, których się uczymy z wykorzystaniem medycyny eksperymentalnej. Nie mam wątpliwości, że tylko tego typu inwestycja to jest inwestycja w najbliższą przyszłość. Proszę Państwa, to jest bardzo ciekawe. To jest wczorajszy numer Nature. Ja nie czytam Nature dokładnie, bo to jest za poważne dla mnie czasopismo, ale przeglądam tytuły. To jest bardzo ciekawa analiza. To jest analiza, która pokazuje, że kraje, które są otwarte na współpracę i inwestują w naukowców, którzy mogą do nich przyjechać, w projekty międzynarodowe, uniwersytety mają otwarty charakter, te kraje dominują w nauce. Tu jest na tej skali, im to openness, im więcej, tym kraj jest bardzo otwarty. A tu jest impact badań naukowych. Polska jest tu, proszę Państwa. Tu jest Szwajcaria, tu jest Singapur. Szwajcaria jest, ten artykuł jest komentarzem do innego artykułu, że tak naprawdę w Szwajcarii większość ludzi to są ludzie, którzy przyjeżdżają robić research tak samo jak w Singapurze z zewnątrz i to są mega konsorcja. Ilość wspólnych projektów to jest 50-70% projektów realizowanych w danym kraju. To proszę Państwa z kolei pokazuje intensywność współpracy międzynarodowej w Unii Europejskiej, to jest też Nature sprzed 5 lat, w Unii Europejskiej, w Stanach. Wciąż jeszcze widać, że ta współpraca pomiędzy kontynentami nie jest taka, jaka by mogła być, ale Polska nie jest otwarta i nie jest przygotowana na tego typu współpracę. Nie mówimy o doskonałości, nie mamy mechanizmów. Wiem, że profesor Mikulski, który jest prezesem elektem, też ma podobne spojrzenie. Będziemy w ciągu tych 4 lat, 2 lata mojej prezesury, 2 lata prezesury Adama, chcieli Polskie Towarzystwo Kardiologiczne wprowadzić do tego, co nazwałbym właśnie takimi badaniami naukowymi z wieloma różnymi grupami, bo przed tym nie ma odwrotu. I ostatni etap, tak zwana personalizowana medycyna, czyli precision medicine. Proszę Państwa, to jest bardzo dobre przejście, znów cytując Nature, które pokazuje nie precision medicine, a imprecision medicine. Na niebiesko to jest 10 najczęściej stosowanych leków w Stanach Zjednoczonych. Można powiedzieć na świecie. Jednym z nich jest Crestor, czyli rozuvastatyna. Na niebiesko są ci, którzy skorzystają spośród tych wszystkich, u których się ten lek stosuje. Jak Państwo widzą, w przypadku Crestoru jest to 1 osoba na 20. Nie mamy sposobów na personalizowaną medycynę. Nie wiem, czy Państwo wiecie, że prezydent Obama kończąc swoją kadencję w 2015 roku ogłosił Precision Medicine Initiative. Wstępna inwestycja w 2015 roku to była inwestycja na poziomie kilkuset milionów dolarów. I teraz mamy tą koncepcję Precision Medicine, czyli personalizowana medycyna w oparciu o biomarkery, ale nie tą klasyczne biomarkery, tylko bardzo szeroko rozumiane biomarkery. Predictive, prevention,
I ten ostatni element, pacjent sam uczestniczy w tym procesie. 4P. Personalizowana, predictive, preventive. Pacjent uczestniczy. Pacjent jest elementem, częścią tego procesu po to, żeby zwiększyć to, co nazywamy compliance, czyli że pacjent to akceptował. To jest jakaś przyszłość, jakaś wizja. Ja myślę, że to jest coś, co jest coś, co nas czeka, ale tak naprawdę te następne lata to jest to, co tutaj dodałem, a mianowicie my się będziemy w kardiologii stykać z pacjentami w wieku bardzo podeszłym, z wieloma schorzeniami, z tym się musimy zetknąć. To jest moje ostatnie podsumowanie tego, o czym chciałem mówić, mówiąc o przyszłości. Oddaję Ci, Piotrze, głos.